Witamy. Drugi odcinek, teraz część praktyczna. To, co Rolling Block potrafi na strzelnicy. Saguaro Mike i jego piękny Rolling Block Premium. Spieszymy się, bo światła za wiele nie mamy. Spróbujemy strzelić teraz z kuli okrągłej. Ponieważ ten karabin ma bardzo szybki skok gwintu, to zastosujemy zmniejszoną nawałkę prochu. Ja tu wsypę 21 grains, akurat mam taką końcówkę prochownicy, po to, żeby ta kula nie zerwała nam się z gwintu. Tak sobie myślę, że powinniśmy zastosować tutaj grubszy proch, na przykład 1,5 FG, po to, żeby zmniejszyć ciśnienie na samym początku, żeby ta kula bardzo równo i stabilnie rozpoczęła nam swoją podróż w tym gwincie. Ja tutaj mam 3 FG, więc być może skupienie być trochę większe, ale na 1,5 FG myślę, że to będzie jeszcze fajniejsze skupienie. Zobaczmy, jak to będzie strzelało. Załadujmy ten karabin. 21 grains sypane z prochownicy. Żeby nam się ta kula tutaj ładnie prowadziła w lufie, to ja daję nasmarowaną przybitkę. Przybitka jest nasmarowana po bokach, góra dół jest sucha, po to, żeby nam się gwint tutaj czyścił przy każdym strzale i nie ołów nam się nie odkładał w bruzdach. I teraz kulka typowa, rewolwerowa, 4,5,4. Trzeba ją na początku lekko czymś uderzyć, wbić, tak? Może być młotek gumowy, ja mam tu taki starter, kawałek patyka z uchwytem, to bardzo łatwo wchodzi. No i pobojczyk, proszę mi wybaczyć, że taki niehistoryczny, ale jest wyjątkowo praktyczny, taki aluminiowy, z drewnianą końcówką, z osłoną na plastikową, na koronę lufy. I z mosiężną końcówką, która umożliwia nam również wyczyszczenie tej lufy pomiędzy strzałami. Teraz wystarczy założyć kapiszon. Kapiszon zakłada się tutaj z tyłu na kominek. Użyję kapiszonownika Gold Caper. Najlepszego kapiszonownika na świecie. I już. Karabin jest gotowy do strzału, można też w takiej pozycji go zostawić w pozycji bezpiecznej. Bardzo często zadajecie nam Państwo pytanie, czy na tym rolling blocku można, przy strzelaniu z rolling blocka można stosować przyrządy optyczne, celownicze. Ja zastosuję, jeżeli kowboj jest ślepy, jest to bardzo niezbędne. W innym przypadku myślę, że pozbawione sensu. A więc zastosuję tutaj moje przyrządy optyczne, żeby widzieć w ogóle tarczę. Odciągamy kurek i możemy strzelać. No dobra, strzeliliśmy 5, zobaczmy, jak lata kulka okrągła. Chciałbym zaznaczyć, że to jest 5 pierwszych w ogóle strzałów z tego karabinu, tak, czyli wzięliśmy przypadkowy karabin, załadowaliśmy go 21 grainami prochu, sypane z prochownicy i strzeliliśmy na 50 metrów. Celowaliśmy tutaj punkt. Widać, karabin ustawiony jest na dalszą odległość niż 50 metrów, czyli 100 metrów. Przy tych przyrządach, żeby trafiało w środek, trzeba by celować niżej lub pewnie zmodyfikować, troszeczkę spiłować szczerbinkę. Skupienie całkiem ładne, bo tu jest 4 strzały są w obrębie jakichś 5 cm. Jakbyśmy to przenieśli, to praktycznie mamy 10. Jeden nam uciekł. To czułem, że jeden gdzieś tam poszedł nam w bok. Być może to też jest zimna lufa, bo jednak jest parę stopni mrozu dzisiaj, więc jak pierwszy strzał z zimnej lufy, zawsze troszeczkę może uciec. Zobaczmy, jak strzela z innych rodzajów pocisków. To teraz strzelimy sobie z tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli długich, ciężkich pocisków bizonowych, 500 grainów. Akurat, żeby na szybko odmierzyć proch, to mamy tutaj końcówkę
60 grains być może. Tut za dużo, no ale taka akurat jest. Do lufy i na to po prostu długi pocisk. On jest dobrany tak, że wchodzi na zero. Jak go wsuniemy, to dalej już po prostu pod ciężarem dłoni można go wsunąć. Nie trzeba wbijać. Trzy razy tylko uderzamy na samym końcu i możemy zobaczyć, jak to strzela. I co my tutaj mamy? Ano mamy, co mnie bardzo zaskoczyło, nie wiem czy tutaj widać, oddaliśmy 5 strzałów i tutaj jest taka większa jedna dziurka, tu weszły raz, dwa i trzy. Praktycznie trzy w jedną dziurę, czwarty troszeczkę powyżej i piąty powyżej. Pierwsza sprawa, strzelamy z muszki i szczerbinki, druga sprawa, cowboy już jest trochę przyślepawy, a trzecia sprawa, po prostu zaczyna się robić ciemno, także jest troszeczkę trudno się operuje samą muszką i szczerbinką. Pocisk ma bardzo duży potencjał, to znaczy po założeniu tutaj dioptera, muszki tunelowej i po dobraniu oczywiście na ważki, bo my wsypaliśmy z prochownicy po prostu nierówno odmierzając około 60 grainów. Tutaj z tego pocisku naprawdę można bardzo, bardzo fajnie strzelić i to na dalsze odległości. Co ciekawe, celowałem tutaj dokładnie w ten punkt i praktycznie w to samo miejsce strzelałem. W przypadku kulki jest to już jakieś 20 cm wyżej. Smar twardy, smar od Sharpsa, bardzo świetnie tutaj się w tych pociskach sprawdza. Jeżeli przy minus 5 się sprawdza, to myślę, że przy plus 5 i przy plus 25 też się sprawdzi. Polecam Państwu smar do Sharpsa, pod filmem na pewno znajdziecie linka. Także będziemy jeszcze dla Was testować ten karabin, bo naprawdę ma potencjał. I możemy zobaczyć, jak to strzela. Przyrządy optyczne. I kurwa, nie ma tarczy.